Pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo Pańskie. No ale właśnie, szczególnie mówię tutaj do naszej drogiej młodzieży, bo do was ma przemówić patron. Może ten dzień dzisiejszy się skończyć. W radosnym jeszcze takim uduchowieniu i podniesieniu wrócimy do naszych domów i będziemy opowiadać o tym wszystkim, co się wydarzyło. Wasi rodzice będą się pytać. Będziecie swoim siostrom i braciom w domach rodzinnych też opowiadać. Ale czy tylko chodzi o to dzisiejsze wydarzenie? O to, żeby dobrze przeżyć ten dzisiejszy uroczysty i piękny majowy dzień. I tak jak na waszym sztandarze istnieje wizerunek patrona i sztandar łączy się z patronem w szkole, z nadaniem imienia patrona szkoły, to właśnie patron jest po to, aby wyznaczyć pewien szlak. Pracowaliście z patronem, jak już to powiedzieliśmy sobie, nauczyliście się i dowiedzieliście się o nim wiele i zechcieliście razem z waszymi kochanymi nauczycielami, wychowawcami, aby jego postać właśnie wam przyświecała. Jeszcze raz powtarzam, nie tylko w życiu szkolnym, bo szkoła i to, co w szkole się człowiek uczy, w gimnazjum chociażby, to nie przestaje się, kiedy widzicie ze szkoły, nie przestaje być aktualny. Nie przestaje być czymś, co człowieka dalej ma, co człowieka pociąga, czy ma w szkoła uczy, aby iść potem dalej w dorosłość. I gdy patrzymy na waszego niedługo, zaraz, za chwilę, za parę dni patrona świętej pamięci Teofila Luczyńskiego, czego on uczy? Co ma wam do powiedzenia, droga młodzieży? Ja widzę w waszym patronie, cieszymy się wszyscy, że to jest człowiek z naszej ziemi, bo to już daje bliskość. To nie jest ktoś, powiedzmy sobie, gdzieś tam z daleka. Ale to jest ktoś, kto chodził tymi samymi ścieżkami, którymi my chodzimy. Którymi wy podążacie. Też musicie mieć tę świadomość. To jest człowiek, który był w tych miejscach, do których wy również podążacie. Uczy, moi drodzy, Teofil Luczyński przede wszystkim, tak abym to widział, trzech spraw. Trzy takie ścieżki, trzy drogi pokazują. Ja to tak widzę. Uczy miłości do ojczyzny, bo z pewnością był wielkim patriotą. I też był w jego życiu taki moment, znacie ten moment, kiedy był w Warszawie i za to, że był nauczycielem, za to, że był Polakiem, nie byle jakim Polakiem, aresztowano go i jakiś czas przesiadywał w więzieniu na Pawiaku. Miłość do ojczyzny. To miłość do naszej tradycji, to miłość do naszej wiary, to będzie się ciągle przeplatać. To odkrywanie historii naszej ojczyzny, to poznawanie, bo jak tam poznam historię, to pokocham, to ojczyzna stanie się bliższa. I zakończył swoje życie w Rybakie. I tam jest pochowany na cmentarzu parafialnym. Ale mieszkał i w Olsztynie, i mieszkał w innych miejscach.
tym, co pozostawił, przebija się właśnie ta miłość do tych ziem, czy ziemi, które zamieszkiwał, którą poznawał i której chciał się właśnie w ten sposób również odwdzięczyć za fragment, który przytoczyłem. To jest właśnie wiersz na 2 lipca. Na dzień, który dla ziemi lubawskiej jest jednym z dni najważniejszych. 1-2 lipca Matki Bożej Lipskiej, Pani i Królowej tej ziemi. I tu znów kochać. A wszystkie ścieżki, nie tylko raz w roku, ale poprzez moją również modlitwę, poprzez moją żarliwość duchową, prowadzą do niej. A tego uczy szkoła. Tego uczą wasi kochani wychowawcy, nauczyciele, a w domach rodzinnych przede wszystkim uczą wasi rodzice. I może czasami się buntujecie, dlaczego tak musi być, dlaczego znowu czegoś wymagają, przecież chciałoby się inaczej, inną drogą pójść. I Teofilowi Ruszyńskiemu. I zaufajcie wszystkim tym, którzy podobnie myślą, którzy podobnie postępują i uczą. Bo jak się jest młodym, to się inaczej patrzy na świat. Ale jak się ma doświadczenie, to doświadczenie umie wiele rzeczy, wiele sytuacji. Kochamy i drogie grono pedagogiczne z panią dyrektor na czele. Drodzy pracownicy szkoły i wam, drodzy uczniowie i uczennice, chyba się hymn stoi się na baczność. Czy na czasie hymnu, czy śpiewania, czy przed. Módlmy się za pasterzy Kościoła w Polsce, aby głosząc dobrą nowinę ludziom, rozbudzali ich wiarę i duchowość. Ciebie prosimy. Módlmy się za dyrekcję, nauczycieli, katechetów i wychowawców naszego zespołu szkół, aby przekazywali wychowankom nie tylko wiedzę, lecz także wartości moralne i duchowe. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłego Teofila Ruczyńskiego, patrona naszej grodnickiej szkoły, aby cieszył się wdzięczną pamięcią rodaków oraz wieczną nagrodą w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, za wszystkich gości naszej parafii i szkoły, abyśmy byli zawsze dla innych, szczególnie dla dzieci i młodzieży, dobrym przykładem chrześcijańskiego życia.
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uśmiech Szczepanę mocno Twojego Ducha, a rozsadź się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. O miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całej wypowiedzi. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicową Dziewicą Maryją. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wiele Bóg. Amen. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak. Yes.
swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci. Pobłogosław ten sztandar imienia Teofila Ruczyńskiego, należący do wspólnoty gimnazjum w Prądnicy. Sprawa, by wszyscy, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i ochotnie nieśli pomoc innym. Za przyczyną świętego Stanisława biskupa i męczennika, patrona Polski, udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chciałbym tej Eucharystii za to piękne, takie żywe, ale i tak zarazem proste do serca Słowo Boże o miłości do Ojczyzny i tej naszej miłości, której my tutaj lokalnie żyjemy. Dziękujemy księże, dziekanie za przyjęcie naszego wspólnego zaproszenia. Po uroczystym błogosławieństwie udamy się do zakrystii, tam się przebierzemy, wyjdziemy ponownie i będzie wyjście pocztów sztandarowych i udamy się wspólnie na uroczystości do szkoły. Bardzo Wam serdecznie wszystkim dziękuję za obecność tutaj w świątyni. I to jest właśnie ta niezwykłość tej naszej małej ojczyzny, która ma w swojej wielkie w sobie bogactwo, piękno. To też odkrywał Teofil Ruczyński i dlatego tak łatwo ją jest pokochać z jednej strony, ale żyć tymi wartościami, które są pewną osobliwością dla naszej ziemi, wyjątkowością, no już pewnie też nie jest łatwo. Trzeba kochając również być i starać się, kochana młodzieży, być takim dobrym, godnym, wartościowym, szlachetnym właśnie dzieckiem. Dzieckiem, córką i synem tej naszej kochanej świętej ziemi lubawskiej. Witam jeszcze wszystkich tych, których nie powitałem na początku. Pana widzę starostę i na ręce pana starosty witam wszystkich, których nie pozdrowiłem. Przedstawicieli Urzędu Gminy, Rady Gminy, przedstawicieli szkół, Rady Rodziców Szkół, sąsiednich miejscowości. Niech na dalsze uroczystości i na dalsze życie z patronem pod sztandarem szkoły błogosławi nam Pan Jezus. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.